Żona chciała oczywiście jak największą. Tym razem się trafiła taka. Najlepsza przyjemność jest samemu ścinać taką choineczkę. A, jesteśmy tu już drugi rok z rzędu, więc naprawdę jest fajny klimacik, gdzieś ognisko jest, kiełbaskę zrobić też mamy ze sobą. Ceny są takie jak w zeszłym roku, ceny są od 40 zł, najdroższe chyba są po 60, a jak się orientowałam na innych plantacjach, to tutaj jest najtaniej. Bez piła, ale tutaj nam pożyczyli, także jest wszystko dobrze. No i jak poszło? Ciężko było? No sprawnie, bardzo mężowi sprawnie to poszło, szybciutko. Bardzo nam się ta spodobała, była gęsta, ładna, więc tą wybraliśmy. Ten zapach jest niepowtarzalny, już czuć święta. Pierwszy w ogóle przypadkiem udało nam się dowiedzieć o tym, że tutaj jest taka akcja w ogóle. Trochę łopaty, trochę chęci, no i pracy, tak? Ale to jest dosyć proste. Nie ma głęboko korzeni, żeby trzeba było nie wiadomo jak głęboko kopać. Akcja choinkobrania obejmuje dwa weekendy, 9-10 grudnia oraz 16-17, tuż przed samymi świętami, także jeżeli ktoś jeszcze nie zdobył choinki, zapraszamy. Generalnie mamy tutaj trzy podstawowe gatunki. Jest to świerk zwyczajny, świerk kłujący, także sosna czarna. Są to choinki cięte, jeżeli ktoś coś chce sobie wyciąć, jeżeli nie ma swoich narzędzi, my to pomożemy to zrobić, jak również niektórzy ludzie przychodzą ze szpadlami i wykopują sobie, żeby później po okresie świątecznym taką choinkę móc sobie gdzieś na działce zasadzić. Przedział cenowo to jest w zależności od gatunku i wielkości choinki, ale to jest między 30 a 60 zł. W tym roku tak samo z nami uczestniczy w tej akcji gospodarstwo rybackie Krogulna, gdzie można zakupić sobie właśnie karpie, ale też także inne ryby zestawów hodowlanych tego gospodarstwa rybackiego. Jest również ognisko, gdzie można sobie po wycięciu, po choinkobraniu usiąść, troszeczkę się ogrzać, upiec sobie kiełbaskę, no i tak w rodzinnym, miłym gronie spędzić czas, bo sporo rodzin z dziećmi, całe wyprawy tutaj uczestniczą w tej akcji.